Dzisiaj Pan Jezus Chrystus chce do nas mówić. Tak przyszło mi na myśl, żeby otworzyć Ewangelię Marka. Nie mam nic szczególnego przygotowane, więc tak Pan chce. Jest od pierwszy rozdział, od 16 wersetu. Jest tutaj opisana historia powołania pierwszych uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, od 16 do 20. A Pan Jezus, przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Tu jest coś takiego ciekawego powiedziane w pierwszych wersetach. Oto Pan Jezus powołuje pierwszych uczniów. Co to ma do nas? Pan Jezus powiedział: pójdźcie za mną. Trzy podstawowe słowa. Ja myślę, że do nas w większości Pan Jezus też powiedział te słowa do wszystkich, ale czy wszyscy poszliśmy za Nim? Mam nadzieję, że tak. A jeśli jest choćby jedna osoba, która nie poszła tu dzisiaj, warto za Nim iść. Ale na pewno wszyscy to usłyszeliśmy. Pójdźcie za mną. Aby za kimś iść, pójść za kimś, to znaczy naśladować kogoś, patrzeć na kogoś, zaufać. Tutaj nie pisze: pójdźcie w jednym szeregu ze mną. Pójdźcie przede mną, ale pójdźcie za mną. W innym miejscu Pan Jezus mówi: wstępujcie w moje ślady. Ale żeby za kimś iść, to ten ktoś musi być na czele, na przodzie. Musi być na przodzie. A więc dać pierwszeństwo tej osobie. Nie ja, ale Ty, Panie. Idę w ślad za Nim. Ale aby za Kim iść, to po pierwsze trzeba tej osobie zaufać, że ona mnie przeprowadzi i doprowadzi do celu. Wiecie, kiedy ja kogoś zabieram samochodem jako kierowca, to ten ktoś w pewnym sensie mi zaufa, jakby powierza życie na ten okres, że dowiozę tę osobę do celu cało, zdrowo i bezpiecznie. Że nie spowoduje wypadku. Tak samo ja, kiedy z kimś jadę, to w jakimś sensie powierzam swoje życie kierowcy, ufam, że doprowadzi mnie do celu. A więc zaufanie. By za kimś iść, by naśladować, że ta osoba mnie poprowadzi. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ona jest przede mną, ta osoba. A więc człowiek, który chce zawsze grać tak przysłowiowe pierwsze skrzypce, musi je zostawić. Już nie ja jestem na czele, nie ja jestem panem życia, lecz ten, któremu pozwalam się prowadzić. A więc apostoł Paweł powiedział: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystusem jestem ukrzyżowany. Jan Chrzciciel z kolei mówi o Panu: On musi wzrastać, zaś o sobie mówi: ja zaś stawać się mniejszym. W tym momencie stery naszego życia są w rękach osoby. Osoby Pana Jezusa Chrystusa. Pójdź za mną. Zostaw swoją drogę. Pójdź moją drogą. Oto pojawił się Pan Jezus nad morzem i spotkał tam pewnych ludzi, którzy nie zajmowali się niczym złym. Łowili ryby, inni naprawiali sieci w łodzi swego ojca.
czy te zajęcia były czymś złym, czy było to grzechem, to był ich praca na codzienny chleb. Ale czytamy coś ciekawego. Pan Jezus mówi, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. Postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi, naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Tutaj są dwa słowa. Porzucili, opuścili. A w Ewangelii Łukasza jest napisane poszli, porzucili, pozostawili. A więc trzy słowa. Porzucili, opuścili, pozostawili. To, czym się do tej pory zajmowali. A więc grzechem było nie. Ale Pan Jezus spotkał, Bóg stanął na ich drodze życia i dał im nowe powołanie. I wtedy, kiedy by oni odpowiedzieli nie, wtedy by zgrzeszyli. Grzechem nie było rybołówstwo, to była praca. Ale grzechem by się stało, że Jezus ich powołuje i oni dalej pozostają przy tym. Oni pozostawili coś. Oni zaczęli nowy okres swojego życia. Nasuwa mi się historia, kiedy Pan Jezus mówi do innych uczni, aby poszli za Nim, ale oni, jedni mówili, tak, ale muszę najpierw pożegnać się z Ojcem, inni musi pogrzebać, inni muszą coś tam jeszcze wymyślają. Znamy tą historię z 9 rozdziału Łukasza. Tak, Panie, pójdę, ale najpierw muszę to i to. A więc też tam nie pisze, że robili coś złego, bo pisze tam, że jeden musiał pochować ojca, drugi zajęty był jakąś pracą, trzeci jeszcze czymś innym. I co ciekawe, Pan Jezus im powiedział, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ci, których powołał Pan, to nie tylko ci tutaj z Biblii, ale każdy z nas od codziennych zajęć, codziennego życia, szarego dnia, Bóg daje nam powołania bycia dzieckiem Bożym wszystkim, bez względu na płeć, na wiek, na wykształcenie, na rozwój intelektualny. Bóg daje powołanie. Co by było, gdyby pozostali przy tym? Straciliby największy skarb w swoim życiu, jaki mogli zyskać w Jezusie. Chwała Bogu, że poszli. Ale tutaj czytamy, porzucili, opuścili i zostawili. A my czasami chcemy iść za Panem, niczego nie pozostawiać ze starego życia. Chcemy iść za Tobą, Panie. Tam też pisze Ewangelii Łukasza, 9 rozdział od 50 do 62 wiersza. Może jednak przeczytam. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do Jezusa, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Ciekawa odpowiedź. Oto ktoś zadeklarował Panu Jezusowi Chrystusowi, pójdę za Tobą. Ale Pan Jezus mówi, ja nie mam, gdzie Cię przyprowadzić. Wiecie, o co chodzi? Oto był człowiek, który chciał iść niewłaściwych motywacji za Panem Jezusem Chrystusem. Myślę, że jak pójdzie za Panem, to będzie mieć luksusową willę, ciepłą, piękne, wszystko, wiecie, podłogi ogrzewane, wszystko pięknie, ładnie, toaleta ogrzewana może nawet. Pan Jezus mówi, nie, pójście za mną to nie to. Nie zawsze jest tak, jakby nam się podobało, ale zawsze jest tak, jak Bogu się podoba, i jak dla nas jest najlepiej, mimo że my możemy w danym okresie tego nie rozumieć. Idźmy dalej. Do drugiego zaś Pan Jezus rzekł, pójdź za mną. A ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. No nic, złego w tym nie ma. Ale Jezus mu odrzekł, niech umali grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże.
Powiedział też inny: pójdę za Tobą, Panie, pierwiej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Relacje rodzinne ponad Jezusa. Pochowanie Ojca ważniejsze od samego Boga. Wygodne życie. Jezus, konkludując te słowa, mówi w 62 wersecie: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto była pewna kobieta, żona Lota, która fizycznie wyszła z Sodomy, ale jej serce i dusza nadal tam pozostawały. I oglądła się do starego życia i skończyła marnie. Grzechem nie było to, co tutaj pisze. Nic złego nie robili. Ale w tym momencie, kiedy Jezus im mówi, powołuje ich, oni odmówili. Można tak powiedzieć. W tym historii Ewangelii Łukasza tam nie pisze o niewierzących. Oni nie powiedzieli: Panie Jezu, nie. Nie pójdziemy za Tobą. Pójdziemy, ale musimy najpierw coś innego załatwić. Mamy coś ważniejsze niż Ty, Panie Jezu. Ważniejsze, mamy tyle pracy, tyle zajęć. Panie Jezu, no to jest ważniejsze od Ciebie w moim życiu. No czytamy tak, tak? Czy dzisiaj też tak nie jest w naszym życiu? Panie Jezu, najpierw muszę coś załatwić, potem będzie czas na Ciebie, a kiedy przychodzi ten czas, już go nie ma. Jesteśmy zmęczeni. Codziennymi zabiegami, różnymi zajęciami. Ale tutaj Pan Jezus mówi w Ewangelii Marka, i oni posłuchali Jego głosu. Porzucili, pozostawili i opuścili. To dane stanowisko, to pracy, tym czym się zajmowali i zaczęli służyć Bogu. A my chcemy iść za Panem, a jednocześnie nie rezygnować z pewnych rzeczy. Ale to, z czego nie rezygnujemy, to nas jakby kula u nogi wiąże i cofa, nie pozwoli nam poruszać się dalej do przodu. To jest taka sieć, przysłowiowa sieć. Moi drodzy, nie można służyć dwóm Panom. Nie można iść na dwa fronty. Czy tego chcemy, czy nie, taka jest prawda. Zastanawiałem się dzisiaj, a akurat nie na dzisiejsze kazanie, ale w innym miejscu, innym czasie, nad sensem i celem uczestniczenia w nabożeństwach. Po co ja chodzę na spotkania? Jeżeli to mnie nie zmienia, jeżeli ja nie wychodzę lepszy ze spotkania, z nabożeństwa, to mijam się z celem. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie będzie wpływało na lepsze dla nas w przyszłości niedalekiej, bo zaraz po spotkaniu nasze życie. Ezechiel powiedział coś takiego: przychodzą do Ciebie gromadnie jak lud na zgromadzenie. Siadają przed Tobą, słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. Bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce gnie do nieuczciwych zysków. Tutaj opisuje właśnie człowieka, który przychodzi na zgromadzenie. Słucha, przytakuje, ale według nich nie postępuje. Jezus dzisiaj do nas mówi, czym jest pójście za Nim. Ale czasami jest coś dla nas ważniejszego od Pana. Nawet rodzina, przyjaciele. Dobre rzeczy. Tu Bóg nie mówił o złych rzeczach. Jeden człowiek mi powiedział coś takiego. Tak bardzo, bardzo się martwił o swoje finanse, że zaczął już zostawiać społeczności, nie miał czasu na Biblię. Powiedział mi: a co, ksiądz mi da na rachunki? Ja mówię: ksiądz nie, ale Pan ci da. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33, 30 werset i dalsze fragmenty. Właściwe priorytety w życiu. Właściwe priorytety na co dzień. Często gdzieś tu, w naszych głowach jest coś innego. Chcemy zabezpieczyć swój byt. Ale skąd wiemy, że to, co dzisiaj mamy, jutro nie stracimy?
przyjdzie jakaś tragedia, przyjdzie bankructwo, nawet ci, co mają swoje finanse w bankach, nie mają pewności, że po prostu będą mieć je dalej, bo bankrutują. Ludzie tracą w powodziach, na wsiach całe majątki życia, w pożarach. W Katowicach nie tak dawno wybuch gazu, zginęła 3-osobowa rodzina we własnym domu. Można powiedzieć, bezpieczne schronienie. Co z tego? Moi drodzy, że mamy wszystko, a nie mamy Chrystusa na co dzień w naszym życiu, nie mamy nic. Jesteśmy żebrakami, biedakami i bezdomnymi, mając piękną willę. Ale możesz nie mieć tych wszystkich rzeczy, mając Jezusa, masz największy skarb. Jesteś najbogatszym człowiekiem na świecie. Nawet ci wielcy tam na szczytach nie mają tyle, co ty i ja w Jezusie Chrystusie. To nie ty i ja mamy im zazdrościć, ale oni nam mają pozazdrościć tego szczęścia, które nie jest w stanie wykraść nawet, nie wiem kto, sam diabeł. Wiecie, Pan Jezus Chrystus jest tym najważniejszym. Często też ludzie mówią, jaki Bóg mi to dał? Te ręce, moje ręce, to wszystko ja sam. A wiecie, co mówi Bóg? Ja wam przeczytam z Biblii teraz. Z 5 Księgi Mojżeszowej, 8 rozdział. Wiecie, Bóg jest cudowny, jest naprawdę super wspaniały. I posłuchajcie. 8 rozdział, 17 werset. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. Cokolwiek to znaczy. Może to być dużo lub mniej, ale to Bóg daje Tobie i mnie ręce sprawne. Są ludzie, co nie mają rąk i nóg. To jest niesamowite. A my mamy ręce i mówimy, moje ręce. Bóg Ci dał te ręce. Bóg Ci dał te nogi, które mamy. Kiedyś słuchałem znanego, może już w większości znacie, Nika Wójcica, świadectwo człowieka, który urodził się bez rąk i bez nóg. Notabene w kwietniu ma być w Polsce, w Poznaniu, co prawda, gdzie ponad 200 tysięcy ludzi przez niego przyszło do Jezusa. Człowiek, doktor, wykształcony, ma żonę, dziecko, bez rąk, bez nóg. Ma normalne dziecko i piękną żonę, jest ewangelistą. Kiedyś dwukrotnie starał się utopić, w jakiś sposób odebrać sobie życie. Dziś mówi, jestem radosny, bo mam Jezusa. Podobna historia człowieka z terenów Ukrainy. Metr nad ziemią, taki tytuł jest w internecie ten film. Człowiek, który nie ma nóg. Powiedział, bez rąk, bez nóg można żyć, ale bez Jezusa nie. Niesamowite. Ci ludzie mówią o Jezusie. A ja mam dwie zdrowe ręce i nogi, czasami narzekam. A ci ludzie mówią, że Bóg im daje szczęście. Dla mnie, mnie to rozbraja i rozbija. Co to znaczy wierzyć? Nie mogę sobie przypisywać niczego, co mam. Wszystko mój niebiański Ojciec daje. Wszystko do Niego należy. Te Twoje zarobione pieniążki należą do Boga Ojca, nie do Ciebie i do mnie. Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia i mieszkańcy na niej, pisze Boże Słowo. Nawet te ryby, które łowili ci uczniowie, to nie była ich własność. Bóg to stworzył i pływało sobie w jeziorze, w tym morzu. Bóg ich powołał do nowej służby i oni pozostawili wszystko, co mieli i poszli za Nim. Zrezygnowali z prawa własności do tych rzeczy. Bóg nie chce, żebyś może teraz poszedł i sprzedawał, ale żebyś to wszystko zrozumiał, że to nie jest moje, nie jest Twoje, ale Pana. Nic ze sobą do trumny nie weźmiemy. Wszystko pozostanie. Pieniądze, bogactwo. Wiecie, kiedyś
Jednego człowieka słuchałem, który przyszedł, zdarzyło, tak się wydarzyło, że mu się zmarło i przychodzi przed Boga pięknie ubrany. Chodził do kościoła, wypielęgnowane rączki, aktywny członek danej wspólnoty parafii i mówi, no Bóg mu mówi, piękne masz dłonie, wspaniale, ale puste, nic nie przyniosłeś. Bo też nic nie miałeś, co było twoje, wszystko ode mnie. Jak jest z nami? Wiecie, pięknie w kronikach pisze Dawid, modląc się do Boga. Chciałbym to tu przeczytać. To jest ostatnia, 29 rozdział pierwszej księgi kronik. Bóg tutaj, myczy się, Dawid mówi tutaj do Boga i mówi niesamowite słowo. 13 i 14, a może nawet od 12 wiersza. To jest modlitwa. Dawid błogosławi Pana i mówi, od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. Twoje ręce jest siła i moc. Twoje ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim, mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki, wielbimy chwalebne imię Twoje. Czymże ja jestem i czym jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Tak się modlił Dawid kiedyś do Boga. Nic nie przypisywał sobie. Żadnej chwały, żadnej zasługi z tego, jako król Izraela, przywództwa państwa wybranego przez Boga, nie przypisywał sobie nic. Wszystko, co daje, jakby wraca temu, od którego otrzymał. Bóg jest naprawdę wspaniały. Naprawdę jest cudowny. Co z tymi ludźmi, tymi uczniami, których Pan powołał, porzucili? Czy Bóg ich zostawił, uczynił ich bezdomnymi, żebrakami? Czy Bóg raczej nie mówi, popatrzcie się przy powieściach Salomona 10, jest taki werset i trzeci werset. Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał. Któż to jest sprawiedliwy? My jako ludzie nie posiadamy własnej sprawiedliwości, ale jesteśmy usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa Chrystusa. Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów, ale patrzy na nas przez pryzmat krwi swojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I to, ta krew czyni nas przed Bogiem Ojcem sprawiedliwymi. Dawid też się modli w Psalmie 37, podobnymi słowami do Boga. Dwudziesty piąty werset, już w sędziwym wieku. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzący chleba. A Paweł w Filipian 4, 13 dalej mówi, że Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Jak to jest? Bóg zatroszczył się o tych swoich wyznawców. Bóg troszczy się o nas. Ja wiem, że my często gdzieś chcemy wychodzić przed Boga. Co będzie, Panie? Nie mam za co. Od pierwszego do pierwszego ledwo. Co będzie, jak Putin zaatakuje? Mam nadzieję, że to wytniesz. Ale nie, poważnie. Co będzie? Wojna. Ale co to da, kiedy będziemy się martwić? Ja wiem, że my jesteśmy... Ciekawe, człowiek jest z natury taki, że lubi się martwić. Kiedyś pewna osoba mi powiedziała, jak się zaczął jej układać w życiu, że się już martwi, co będzie, jak się coś pojawi, jak się zacznie martwić. Martwi się, że się nie martwi. Ja mówię, to jest ciekawe, z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Autentycznie. W zborze. Ja mówię, to ciekawe, martwisz się, że się przestaje, że ci się układa i co będzie, jak się zaczniesz martwić. Ale ten diabeł jest perfidny, potrafi podejść. Tak człowiek zaczyna kombinować trochę. Jak jest dobrze, to już się martwi, że jest dobrze i co będzie, jak będzie źle. No ale moi drodzy, co zrobimy? Mamy Pana, mamy Jezusa. Nie bójcie się, Pan Bóg mówi, nie zostawię was, mówi do swoich uczni. Te rybki zamienię tysiąckrotnie. Nie łow... Znacie historię Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale. To jest napisane, jak nie mogli nic złowić. Całą noc ciężko pracowali. I Pan ich kazał wypłynąć.
na głębie. Mówi, no panie, nic, wypłyńcie. I nie mogli wyciągnąć tych sieci. I potrzebowali pomocy drugiej łodzi. I wyłowili ponad 153 sztuk dużych ryb. Bóg zatroszczył się o to. Kochani, warto wstać i podążać za Jezusem. Warto mimo wszystko. Piotr to był taki charakter człowieka, typ człowieka, który zrobił coś, a potem pomyślał. Szymon Piotr, uczeń pański. Panie, no my opuściliśmy to, co było nasze i poszliśmy za tatą. Co za to być będziemy? Już zaczął myśleć kosztem. Myślał już po prostu o zyskach. To takie świeckie myślenie materialistyczne dzisiaj. Co za to mieć będziemy? Biznes. A Pan mu powiedział spokojnie. Więcej braci, sióstr i tak dalej, a w nadchodzącym czasie życie wieczne. Mówił tam nawet, że może i wśród prześladowań, ale masz życie wieczne. Warto. Warto iść z Panem, warto iść z naszym Jezusem Chrystusem. I trzeba pamiętać o jednym, że wszystko, co mamy, to od Boga posiadamy. Wszystko z łaski, na czele z naszym zbawieniem. Ale nawet te ręce, te nogi, że chodzimy, że możemy koło siebie robić. My nie doceniamy tego. Niedawno, wczoraj we wiadomościach oglądałem straszne zdarzenie, jak pewnym młodym małżeństwu urodziło się dziecko bez rąk i bez nóg. Okazało się, że mogło się temu przeciwdziałać, że coś było takiego, że do 5. miesiąca można było zoperować w łonie matki, że coś tam mu amputowało te ręce i nogi. Sprawa poszła do sądu. Bardzo kochają to dziecko, bez rąk i bez nóg. Ale rodzice się załamali, nie wiedzieli do końca. USG nic nie wykazywało. Mocno płakali. Trzymali to dziecko. To było straszne. Moi drodzy, ja kiedy takie sytuacje widzę, jest to bardzo trudna sytuacja dla tych młodych rodziców. Nie doceniamy, wtedy możemy docenić to, co posiadamy i nie kombinować za dużo, tylko być pokorny przed Bogiem. Nie wymyślać za dużo, tylko cieszyć się Bogiem, żeby być zdrowy, żeby być zbawiony. Ludzie często modlą się o dziecko, jaki ma być. Ale trzeba się modlić. Ludzie zapominają, żeby modlić się, żeby dziecko było, jak są wierzący rodzice. Oddać już je, nim jeszcze go nie ma na świecie, Panu i prosić o to, żeby było zbawione i zdrowe. Halleluja. Mamy cudownego Boga. Mamy cudownego Jezusa Chrystusa. A więc zostawmy to, co nie jest Bożego Ducha. Porzućmy. Idźmy za Jezusem. Niech On będzie numerem jednym w naszym życiu. A zobaczymy, czy nam braknie na chleb, czy nam nie starczy do kolejnej wypłaty, do kolejnej renty, emerytury. Bóg przecież mówi, nie zostawię was. Oczywiście my nie musimy posiadać milionów na koncie. A gdzie w Biblii pisze, że wierzący to musi być milioner? Ja jestem więcej niż miliarder, powiem wam szczerze. I mam najlepsze konto tam w górze. I zawsze mogę przyjść. I wiecie, to nie jest tak jak w bankomacie, że przyjdziesz i bankomat ci nie da 20, bo takich tutaj nominałów nie ma. Tam nawet jeden grosz, przyjdziesz pan da. To jest fajne. To, co Pan Jezus mówił, gromadźcie skarby, nie tam, gdzie mól i rdza, gdzie złodziej ma przystęp. Chwała Bogu, jeżeli Bóg nam daje, tak? Ale to Bóg nam daje, to jest Jego. My tylko tym szafarzujemy, dysponujemy, jakby, no, wynajmujemy to na pewien okres. A wieczność jest szykowana dla każdego, kto odpowiedział na wezwanie Pana Jezusa. Pójdź za mną. Tu i teraz. Idź za Jezusem, mamy kroczyć cały czas. Śpiewaliśmy. Za rękę weźmie Panie.
Prowadź mnie, aż dusza moja stanie u niebios bram. Dokąd idziemy? Tam właśnie Pan Jezus nas przeprowadzi za ten próg do wieczności. Pójdź za mną do wieczności, mówi Jezus. Czyż to nie jest piękne? Czyż to nie jest wspaniałe, co dla nas uczynił Bóg, nasz niebiański Ojciec? No i co dają ci te miliony? Marzenia o karierze. Niektórzy marzą. A wiecie, o czym marzę? Żeby podobać się Bogu. Marzę, żeby mi błogosławił. Co też mogę powiedzieć, czyni. Marzę po prostu żyć z Bogiem. A w Nim mam wszystko. Kiedy żeśmy się spotkali tutaj, pierwsze spotkanie po Nowym Roku, pewna siostra mi życzyła Bożego błogosławieństwa. Mówię, i to wystarczy. W tym masz zbawienie, masz zdrowie, masz wszelkie dobra. W Bożym błogosławieństwie. Błogosławieństwo finansowe, materialne, doczesne i wieczne. W tych dwóch słowach. Boże błogosławieństwo. Nie trzeba już mi życzyć pieniędzy. Bo w tym jest wszystko. Cóż z pieniędzy, jeżeli nie jesteś zbawiony? Pierwsza rzecz jest zbawienie. Później jest ważne zdrowie. Ale nigdy nie może być nic innego, jak zbawienie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Z rynku Jezusa. A więc kroczmy z Nim. Tak mam ochotę, abyśmy pomodlili się. Zachęcam do powstania. Dziękuję Ci za to słowo, które dzisiaj do nas posyłasz. Za słowo Boże. Jakim dobrym jesteś nam Ojcem. Że Ty wzywasz tych, którzy idą za Tobą, aby jeszcze bardziej zachęcasz do tego, by kroczyć. Abyś Ty był na pierwszym miejscu w naszym życiu, Jezu. Abyśmy nic sobie nie przypisywali, co od Ciebie posiadamy. Kochany Jezu, Ty jesteś tym, o którym mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Pokazuj mi to, co trzeba jeszcze zmienić we mnie. Zmieniaj mnie i kształtuj na Boży obraz i Boże podobieństwo, Ojcze. Przychodzimy wszyscy, jak jesteśmy. I może musimy czasami wyznać brak zaufania do Ciebie, że zawaliliśmy, nie zaufaliśmy, zaczęliśmy wyprzedzać Boga. Nie wierzyliśmy w to, że Ty możesz zaopatrzyć we wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Pomóż mi, Jezu, nie zawieść Twojego zaufania. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tak dobry. Zaspokajasz duchowe potrzeby, duszy, ducha i ciała. Jesteś naprawdę wspaniały Ojciec, umiłowany Bóg, kochany. Dziękuję Ci, Panie. Błogosław w naszych sercach to słowo, aby ono głęboko, głęboko zostało przez Ducha Świętego zapisane w nas, Panie. Bądź wywyższony, uwielbiony, Ojcze Niebieski. I pozwól nam pamiętać o tym, że wszystko, co mamy od Ciebie, posiadamy. I Ty jesteś tym najważniejszym. I Ty chcesz być najważniejszym w naszym życiu na co dzień. Amen. Amen. Niech Was błogosławi.